Mówiąc o przemocy w relacji partnerskiej, oprócz e, tego, że przychodzi nam w pierwszej kolejności na myśl taka przemoc fizyczna i agresja fizyczna, e, też przychodzi nam na myśl przemoc e, mężczyzn wobec kobiet. Tymczasem równie często chyba się zdarza sytuacja odwrotna, kiedy to kobieta stosuje przemoc wobec mężczyzny. E, kiedy dochodzi do, takich, do takiego układu i do takiej relacji między kobietą a mężczyzną, kiedy to ona jest jakby tą stroną przemocową? Bo wykazuje wtedy bardzo takie męskie, agresywne cechy. Niekoniecznie agresja ma płeć. Ja uważam, że jeżeli widziała też w domu przekraczanie granic, gdzie matka przekraczała granice ojcu i utożsamiła się akurat z nim, bardzo często wykonuje to samo. Czasami widziała przemoc ojca wobec mamy, nie chciała się stać ofiarą i trochę stała się nim. Także mhm. nie możemy mówić też o płci przemocy, bo. Przemocowe... Ja nie mówiłam o tym, że nie miałam na myśli tego, że agresja ma płeć, tylko jakby o takim społecznym odbiorze, że to, się, to jest takie proste. Pierwsze skojarzenie, tak. tak, że przemoc, agresja kojarzy się raczej e, z pierwiastkiem męskim, z jakimiś takimi cechami męskimi, bo kobiety są utożsamiane z taką miękkością, z takimi miękkimi cechami, emocjonalnością, i tak jesteśmy wychowywani Często i tak, tak przygotowywani do takich ról społecznych. Często tak, natomiast to też jest zaburzające. Moim zdaniem, dziewczynki też mają prawo wyrażać złość, mm -hmm. jak również i chłopcy wyrażać delikatność. I dziewczynki kopać piłkę, a chłopcy płakać. Tak, oczywiście. I szyć i robić na drutach. Tutaj nie ma w tym nic ujmującego. Natomiast oczywiście stereotypowo jest to tak e, to nazewnictwo dzielone. Bardzo często też spotykam się z przemocą kobiet wobec mężczyzn i bardzo często mam takie poczucie, że jest ona taka m, trochę inna niż e, z, od strony mężczyzn do kobiet. Dużo Czym ona bardzo... się różni? Jest dużo bardziej ukryta, taka nie do końca bezpośrednia, oczywiście wiąże się z poniżaniem, ocenianiem często takim też manipulowaniem emocjonalnym, szantażem. A na przykład jak taka kobieta się będzie zachowywała, że będzie publicznie na przykład tego męża czy partnera swojego poniżać. Może tak być, że publicznie, może tak być, że się z niego wyśmiewa przy dzieciach, przy jego mhm. rodzicach, przy swoich rodzicach, przy swoich koleżankach, może tak być, że robi to w zaciszu domowym. Może tak być, że porównuje go do swoich kolegów z pracy go, że mało zarabia, że jest otyły, że nie wiem, chory, że stary, że do niego. Ale z się nie jakiegoś nie względu go poślubiła, musiał mieć jakieś cechy, tak, które względu, ją uwiodły. Bardzo często też słyszą to dzieci, też nabierają tych wzorców i jest bardzo ważne, żeby to w miarę szybko móc zatrzymać. Oczywiście przemoc emocjonalna jest praktycznie nie do zatrzymania, jeżeli nie uświadomią sobie osoby współbędące w tym układzie przemocowym, że robią sobie krzywdę. Mm -hmm. Ponieważ jest ona po prostu często niewidoczna i często ludzie nie do końca na nią reagują. To, na co reagujemy, bardzo się z tego cieszę, że już na to reagujemy, to jest przemoc fizyczna.